12 prac Heraklesa. Herakles, Herkules, był uważany za syna królowej Alkmeny i Amfitriona, ale w rzeczywistości jego ojcem był Zeus. Z tego powodu Herakles został znienawidzony przez żonę Zeusa, Herę, lecz mimo to stał się największym herosem starożytnej Grecji, a wieczną sławę zapewniło mu wykonanie 12 niezwykłych prac. Herakles odznaczał się nad ludzką siłą. Gdy miał niespełna rok, Hera wpuściła do jego kołyski dwa węże. Kiedy groźne gady go zaatakowały, malec chwycił oba i zadusił, zanim do pokoju wbiegł jego ojciec. 17 lat później Herakles zabił Kitej trońskiego lwa, a następnie wziął udział w wojnie Teb z Orchomenos. Nagrodę za odwagę i waleczność król Teb dał mu za żonę swoją córkę Megarę. Herakles pędził z nią szczęśliwe lata. Jednak pewnego dnia, kiedy składał ofiarę przy ołtarzu, Hera zesłała na niego obłęd. Oszalały Herakles zabił swe dzieci, strzelając do nich z łuku. Inna wersja mówi, że powrzucał je do ognia. A gdy już odzyskał panowanie nad sobą, popadł w rozpacz. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób może odpokutować zbrodnię, wyruszył do wyroczni w Delfach. Wieczka Pytia poradziła mu, aby zaciągnął się na służbę do króla Myken, Eurysteusza. Ów tchórzliwy władca wymyślił dla Heraklesa 12 wyjątkowo niebezpiecznych prac, gdyż pragnął, aby Herakles zginął podczas ich wykonywania. 12 prac Heraklesa. Pierwsza. Zabicie lwa niemejskiego, który pustoszył pola i porywał pasterzom bydło. Herakles dopadł go w jaskini, udusił. Potem, zdarłszy z niego skórę, wykonał z niej pancerz, a z łba hełm. Druga. Zabicie hydry lernejskiej, która miała 5 głów, według innych wersji nawet 100, a w miejsce każdej uciętej wyrastały 2 lub 3 nowe. Jedna z głów była nieśmiertelna. Herakles poprosił o pomoc swojego przyjaciela, Lolaosa. Podczas gdy Heros odcinał hydrze głowy, Lolaos przypalał szyję pochodnią, aby głowy nie mogły odrosnąć. Ostatnią głowę, nieśmiertelną, zakopali głęboko pod ziemią. Trzecia praca, schwytanie łani karynejskiej o kopytach z brązu, która była poświęcona Artemidzie. Herakles nie mógł zatem zabić łani, ponieważ ściągnąłby na siebie gniew bogów. Ścigał zwierzę rok. Czwarta praca, wytępienie ptaków z tymfalijskich o stalowych piórach, które żywiły się ludzkim mięsem. Heros nie wiedział, jak zgładzić, lecz z pomocą przyszła mu Atena, przynosząc magiczne grzechotki wykute przez Hefajstosa. Herakles wypłoszył ptaki z kryjówki za pomocą instrumentów, a następnie zabił strzałami z łuku. Piąta praca, schwytanie olbrzymiego dzika, który siał spustoszenie w górach Erymant w Artanii. Herakles wypłoszył zwierzę z gęstwiny i ścigał tak długo, aż osłabło i zemdlało ze zmęczenia. Szósta praca, oczyszczenie stajni Augiasza, który miał trzody liczące 1000 zwierząt, ale niewielu służących, dlatego lat stajnie nie były czyszczone. Heraklesowi udało się oczyścić je w ciągu jednego dnia. Wykopał kanał, który połączył stajnie z rzekami Alfejos i Peneios, a przepływająca przez budynki woda zmyła nieczystości. Siódma praca. Pojmanie żywcem byka kreteńskiego. Walka była długa i zaciekła, aż wreszcie Herakles chwytał zwierzę i dostarczył królowi. Ósma praca. Uprowadzanie klaczy, według innej wersji rumaków, króla Diomedesa. Władca trzymał klacze w pałacu i żywił je ludzkim mięsem, najczęściej dając im na pożarcie przyjezdnych. Herakles dał się do pałacu i starał się zapobiec rozjuszonym klaczom na okręt. Aby je obłaskawić, rzucił im na pożarcie króla Diomedesa. Dziewiąta praca. Zdobycie cudownego pasa Hipolity, królowej Amazonek. Hipolita otrzymała ten pas od boga wojny Aresa. Zamierzała oddać pas Heraklesowi, aby uniknąć walki, ale na przeszkodzie stanęła Hera, bogini przybrała postać Amazonki i rzuciła pogłoskę, jakoby Herakles zamierzał porwać królową. Amazonki zaatakowały Heraklesa, więc Heros
zabił Hipolitę, zerwał z niej pas i odpłynął. 10. praca. Pojmanie wołów Gerygona, strzeżonych przez dwugłowego psa Ortrosa. Heros zabił go, ale napotkał ich właściciela, olbrzyma z trzema korpusami, trzema głowami oraz trzema parami rąk. Herakles pokonał go dzięki strzałom z łuku. 11. praca. Przyniesienie złotych jabłek z drzewa Hery. Bogini poleciła pilnować go trzem Hesperydom, córkom Atlasa oraz stugłowemu potworowi Ladonowi. Herakles nie chciał z nimi walczyć, poprosił Atlasa o zerwanie owoców. Olbrzym zgodził się pod warunkiem, że Herakles podtrzyma przez chwilę sklepienie niebieskie. Praca 12. Sprowadzanie z Hadesu Cerbera. Herakles uzyskał od Hadesa pozwolenie na wykonanie tego zadania, ale pod warunkiem, że Heros pokona Cerbera bez oręża. Herakles ujarzmił psa, ściskając rękoma jego szyję. Wykonanie wszystkich zadań zapewniło Heraklesowi sławę i uznanie, a po śmierci Zeus wyniósł go na Olimp i obdarzył nieśmiertelnością.